Hesja, Frankfurt, Darmstadt, takie miasta, które pamiętam. No i tam były pewne zdarzenia, na przykład szczudła. Gdy zaczęło nam się troszkę lepiej układać jako niewolnikom, to znaczy, gdy słyszeliśmy już amerykańskie czołgi, gdy się mówiło, że już tam ktoś widział, który gdzieś był w miasteczku pobliskim, że już amerykańskie czołgi przychodzą, to wtedy ojciec mój wpadł na pomysł, żeby zrobić nam szczudła. Szczudła dziecinne i wtedy na tych szczudłach byliśmy, no nie powiem, że równi Bogom, ale byliśmy równi Amerykanom, którzy nas wyzwolili. No i właśnie tu chyba jest punkt, że ja te szczudła zaakceptowałem. No i wtedy po raz pierwszy poczułem się wielki. A jak człowiek jest wielki, no to jest w zasadzie poetą. Także miałem smak poetycki w dzieciństwie. No ten smak jeszcze był, powiedzmy, podkreślony ręką opatrzności. W ostatnich dniach wojny, gdy w zasadzie Niemcy już byli kaput, zbierano niewolników pracujących do kopania rowów. Rowów przeciwlotniczych. No i właśnie mój ojciec został wytypowany do kopania tych rowów. Jako ojciec tylko dwóch synów. Pewnie inni niewolnicy byli, że tak powiem, bardziej może obciążeni. No i ja z dzieciństwa pamiętam takie zdanie nad Westfalia, tam gdzieś zagłębie Rury się doczepiało i tylko pamiętam tyle z ręki opatrzności, ale znalazł się jakiś człowiek, który zlitował się nad moim ojcem, a pośrednio i nade mną i przyjął obowiązek pójścia do kopania tych grobów. A Niemcom wtedy już wystarczało, zresztą w Auschwitz im też wystarczyło przy ojcu Kolbe, żeby jeden do jednego, jak w prawie Hammurabiego, tak. I właśnie ten młody człowiek zastąpił ojca. No i to z biegiem czasu, może nie jak dziecko bezpośrednio, ale z biegiem czasu przekonywałem się, że ręka opatrzności czuwa może i nad poetą. Także może przeczytam wiersz o tych szczudłach, bo ten komentarz był niezbędny z tego względu, gdybym tak ni z gruszki, ni z pietruszki zaczął czytać o szczudłach, to sprawa mogłaby być niezrozumiała, a może nawet nierozumna. Dedykacja. Rodzicom z pamięcią, Staszkowi z braterstwem, bliskim z wdzięcznością. Wojennych szczudeł wyrastających ponad przymusowe roboty nad Renem, śmiercina w tym barbarzyństwie prześciga wszystkie agresorie świata, pracując na czarno, w ciemno i dymno. Czerpie z tej roboty niejasne korzyści, nie do życia. Niedożycinna nie pasuje do rajów, szczególnie szczudeł dziecinnych ojcowskiego pomysłu, wyrażających
rękoczynnie, wygrażających rękoczynnie germańskim prześladowcom dzieci dzielniny. Przebacz krzywdzicielom krzyworyjność odbicia na odlew, nadstawionych policzków drugoobiegowej twarzy. Bądź przebacznikiem, przebaczniczkiem wystawionego do wiatru wieczności świata, staronnikiem życiowości, starzenniczkiem w pobożych pobożach. Staraj się starzeć powoli, starzenicami przekraczaj niepodobne do niczego. Lecimy trójkami, to jeszcze sobie pozwolę pociągnąć dalej. Bożo przymierzymy ludzkości w ramionach martwej fali przybijającej ukrzyżnie do przyśniwu oliwnych ogrodów. Dzwoń bez przerwy, dopóki nie staniesz dzwonnikiem, dzwonem weselnym, sercem zaspiżonym. Kołacz bez ustanku do drzwi zamkliwych. Zapajęć zaśniwem, aż nie staniesz kołaczem w ręku na powit Boży. Przebaczaj drobnym złodziejom kradnącym gwiazdy po uśpieniu nieba. Środkiem rozweselnym. Pójdź w niepamięć zdrady z odrobiną szczęścia na pół gwiazdogwizd. Pół kometami w oczach uność łzawiczność. Puszczaj z torbami donosicieli na twoją odwagę, aż nie staniesz odważnikiem na boskiej szali. Pięknieje pierwsze. Tu jest wszystko, o co chodzi. O co chodzi nami świata, w tu jestach, w tu Jezusach, piękno samo w sobie. Pięknieje każdą chwilą, wszystkimi pięknieniami. Grzechy grzeszące zaocznie stają bezgrzesznością, z wszystkimi rozerwanymi porami ciała, wołającego wołyniem o przebacz. Nierozerwalny węzeł zapomnienia jednoczy z trupami modlitw spiłowane ostrze archangielskiego miecza, zbliżone do tego zawęzła. Napięknieje pierwsze i ostatnie z pięknieniami zbawienniczymi. Ocal cal po calu, słowo sprawiedliwe, pogodzony z bratem więzami krwi, pogodą ducha. No więc kończąc ten epizod germański, to jeszcze trzeba by wspomnieć o kontaktach nas dzieci z amerykańskimi żołnierzami. To znaczy byliśmy dobrze zahartowani w niewolnictwie i amerykańskim żołnierzom myliśmy menażki za cukierki czy nawet za czekoladę. Ale jako poeta chyba się sprawdziłem w poszukiwaniu z żołnierzami niemieckimi w wiejskiej bibliotece książek. Znaczy ten żołnierz prawdopodobnie szukał wysokiej kultury w literaturze, prawdopodobnie Goethego. Ja zaistnieję jako Goethe dopiero pół wieku później. Więc szukaliśmy książek. I ja mojemu ulubionemu amerykańskiemu żołnierzowi podawałem książki niewłaściwe, to znaczy książki z kodem hitlerowskim, ze znakami. I on z obrzydzeniem